Znajdujemy się w sercu gminy Pilchowice. To właśnie w tym budynku codziennie urzęduje wójt gminy Pilchowice, pani Joanna Kołoczek-Wybierek. Tutaj zapadają najważniejsze decyzje odnośnie naszej gminy, dotyczące również szkolnictwa. I to właśnie tutaj rozpoczniemy wycieczkę po szkołach gminy Pilchowice. Znajdujemy się teraz przed zespołem szkół w Pilchowicach, największej placówce oświatowej w gminie. Uczy się tu ponad 370 uczniów. W 2011 roku oddano do użytku boisko wielofunkcyjne, co najważniejsze, dostępne 24 godziny na dobę dla mieszkańców Pilchowic. W ramach projektów unijnych szkoły w naszej gminie zostały wyposażone m.in. w takie tablice multimedialne. W pilchowickim zespole mamy aż 4 takie tablice. Od 4 lutego 2008 roku nasze WF-y odbywają się na nowoczesnej, pełnowymiarowej hali gimnastycznej. Jest to także miejsce odbywania się szkolnych uroczystości, ale właśnie za moimi plecami trwają przygotowania do nowego roku szkolnego. Już od września bieżącego roku publiczne przedszkole w Pilchowicach zostało częścią zespołu szkół. To właśnie na tym fotelu od 1 września będzie zasiadał nowy dyrektor zespołu szkół, Łukasz Kwiotek. Czekają nas duże zmiany. Znajdujemy się przed zespołem szkolno-przedszkolnym Stanicy. Jest to najmniejsza szkoła w gminie, uczęszcza tutaj tylko 83 uczniów, ale zarazem jest to największa kuźnia sportowych talentów. To tutaj do szkoły chodził Stefan Ryszel, który przez 12 lat trenował polską reprezentację w tenisie stołowym. Tutaj wychował się również Waldemar Matysik, były reprezentant Polski w piłce nożnej, grający na pozycji pomocnika, który wraz z reprezentacją zajął na Mistrzostwach Świata w Hiszpanii w 1982 roku 3. miejsce. Jesteśmy przed zespołem szkolno-przedszkolnym w Żernicy. Uczęszcza tutaj 308 uczniów. Zespół szkolno-przedszkolny w Żernicy jest kolejną placówką, którą czekają wielkie zmiany. Od września nowym dyrektorem będzie pani Beata Nawrat. W 1991 roku została oddana do użytku największa hala sportowa w gminie. To właśnie tutaj odbywały się wszystkie zawody międzyszkolne. Na chwilę obecną takie boiska posiadają wszystkie szkoły gminy Pilchowice. Takich i wielu innych atrakcji mogą korzystać dzieci uczęszczające do przedszkola w Nieborowicach. Naszą wycieczkę po placówkach oświatowych w gminie Pilchowice kończymy w zespole szkolno-przedszkolnym Wilczy. Uczęszcza tutaj około 130 osób. Na terenie szkoły znajduje się mini ścianka wspinaczkowa. Wielofunkcyjne boiska pozwalają uczniom wypełnić swój wolny czas. Na przykład grając w piłkę nożną, siatkówkę czy tenisa. My tu gadu, a wakacje wciąż trwają. Sprawdźmy, jak mieszkańcy Pilchowic spędzili ten czas. Rok szkolny 2011-2012 był wyjątkowo długi. Nie mogliśmy się doczekać wakacji i dlatego członkowie szkolnej ekspedycji w ostatnim tygodniu czerwca teleportowali się do Norwegii. Przez cały lipiec i sierpień GOK i Biblioteka Publiczna organizowały warsztaty letnie dla dzieci. W programie były takie zajęcia jak warsztaty plastyczne, wycieczki rowerowe czy ogniska z pieczeniem kiełbasek.
Dzięki Fundacji Polskie Dzieci w Nojem po raz kolejny dzieci z naszej gminy mogły spędzić niezapomniane wakacje w Holandii. Lipca ekipa szkolnej ekspedycji wyruszyła w najdłuższą i najbardziej oczekiwaną podróż do wymarzonej Azji. Znajdujemy się w przedszkolu w Stanicy i zapytamy najmłodszych mieszkańców gminy, jak spędzili wakacje. No to Popo, opowiadaj, gdzieś to była na wakacje. A coś tam robiła? Były tam baseny, tak? Tak. Tak? No w tych basenach z kim żeś się kąpała? Sama. Sama byłaś? A z Olkiem nie byłaś w tym basenie w wodzie? Byłam. A umiesz pływać? Tak. Albo kółko miałaś? Byłem na basenie w Rybniku, tam bawili się z moim kuzynem Patryk. Byłam w kinie na Madagaskar 3. Pluskaliśmy jeszcze. Mój tata, bawiliśmy w rekina, czy tata pływał i my musieliśmy uciekać. Ja miałem już z krokodyla, a mój kuzyn miał takie kółeczko. Żyrafy. Byłem w sklepu z rożycami suka, że czy to szkoły. Lewek jest kochany i lubi spać, a najbardziej lubi się przytulać. Plecak, piórnik. Dwa bloki. A zeszyty? Kupiłeś zeszyty? Tak. A mazaki? Nie. Jego Chino Factory. No i się odpiął mi.